Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Zapraszam Was na kolejny test. I dzisiaj będziemy testować marki, które są dostępne w Contigo. Dlatego, że będzie to i Rosie, i moja, i Munish. Czyli są to takie marki charakterystyczne dla Contigo, których nie znajdziemy w żadnej innej drogerii. I wybrałam sobie po prostu kilka kosmetyków z każdej tej marki. I mamy prawie cały makijaż twarzy. Jedyna marka, która się tutaj pojawi, która nie jest właśnie z Contigo, to będzie Lovely i ich najnowszy korektor. A oprócz tego wszystko właśnie będzie z tych marek, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak te kosmetyki mi się sprawdzą i czy Wam je będę mogła polecić, to zapraszam Was do oglądania dalej. A w tle Dyzio, który bardzo chciałby serek, który teraz je pluszak. No i Dyzio nie może sobie z tym pogodzić, mimo tego, że ma dwa inne kawałki leżące na dywanie. Zapraszam do oglądania dalej. Dobra, ja sobie podepnę włosy, żeby one mi w trakcie nie przeszkadzały, a my zaczniemy sobie od przetestowania maskary z Rosie. I ona nazywa się Diva Volume Lash. Ogólnie ta marka ma jeszcze łącznie trzy maskary, bo jest Diva Volume Lash, Iconic Long Lash i Glamour False Lash. Wydawało mi się, że ta po prostu będzie najlepsza. Też jej szczoteczka podobała mi się najbardziej. Też jej szczoteczka najbardziej mi się spodobała. Ona normalnie kosztuje 60 zł, więc no umówmy się, że nie jest to mało, to jest mniej więcej cena L'Oreala. L'Oreal normalnie chyba kosztuje 70 zł, więc to jest 10 zł różnicy. Natomiast w tym momencie jest ona na promocji za 36 zł. I ja też te wszystkie kosmetyki kupowałam na promocji, więc jeżeli teraz się nie załapiecie na tą, o której mówię, bo nie wiem do kiedy ona trwa, to oczywiście możecie poczekać i załapać się właśnie na kolejną, więc słuchajcie, otwieramy. I to po prostu jest taka silikonowa szczoteczka, więc nie przedłużam, zaczynamy tuszowanie. Widzę, że to jest jedna z takich maskar, które dają, powiedzmy, że bardziej naturalny efekt, ale nie mają w ogóle tendencji do sklejania, bo widzę, że ja nawet tak mocno tuszuję te rzęsy i one nie chcą się skleić, ale też przez to nie dają takiego spektakularnego efektu, natomiast no zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy kolejnych warstwach. Ale też co jest ciekawe, to w ogóle jak wsadzam, to powiedziałabym, że ta maskara jest bardzo sucha, jak na nową, dopiero co otwartą maskarę. I tutaj zdecydowanie zgodzę się z producentem, że jest to maskara przede wszystkim pogrubiająca. Nie zauważyłam, żeby ona jakkolwiek wydłużyła mi rzęsy, ale bardzo niepokoi mnie właśnie fakt, że ona jest aż tak sucha, bo przez to już w tym momencie nie aplikuje się jakoś super komfortowo. Ale oczywiście zobaczymy, jak to będzie dalej. Tuszuję rzęsy na drugim oku i przechodzimy dalej. Ja rzadko się spotykam z takimi maskarami, gdzie producent mówi, że ona pogrubia i ona faktycznie pogrubia. I na przykład są takie maskary, które po prostu sprawiają, że te rzęsy wyglądają super, że ona i pogrubia i wydłuża, a tutaj producent powiedział, że ona pogrubia i ona faktycznie tylko i wyłącznie pogrubia. I bardzo ładnie to robi, bo nie skleja rzęs. Myślę, że w połączeniu z taką maskarą bardziej wydłużającą można uzyskać naprawdę bardzo fajny efekt, co oczywiście sprawdzę, no ale też zobaczymy, czy ona mi się w ciągu dnia nie osypie, nie rozmarzy i tak dalej. No to teraz lecimy z podkładem. I jedyny podkład, jaki Rosie posiada, płynny, to jest dokładnie mineralny podkład matujący. On normalnie kosztuje 70 zł, teraz jest na promocji za 49 zł. Mamy 5 różnych odcieni i tu jest napisane, że podkład zapewnia wygładzoną cerę oraz matowe wykończenie, wyrównuje kolory skóry, kryjąc niedoskonałości. Teraz jest napisane, że jego naturalne wykończenie, a wcześniej, że matowe wykończenie, to w końcu jakie? No ale cera ma wyglądać świeżo. French Vanilla. No i faktycznie wydaje się być jasny, zgarnia włosy do tyłu i idealnie, zobaczcie, coś mi tutaj wyskoczyło, żeby sprawdzić poziom ukrycia. No, te pryszcze to wiedzą, kiedy wyskoczyć. Jak chcę nagrać test, to one się wtedy pojawiają, a jak nie nagrywam, to jest ok, więc spoko. Jest gęsty. Kolor ma faktycznie bardzo ładny, bo on jest taki, powiedziałabym, właśnie neutralny. No, patrzcie na to krycie. No, już się... No, nie, no jest ok. Bardzo łatwo się rozprowadza na skórze i na wyciągnięcie ręki on wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. I faktycznie powiedziałabym, że on ma takie naturalno-matowe wykończenie, bo to nie jest tępy mat, to nie jest suche, ale też nie powiedziałabym, że jest taki naturalny, bo jednak widzicie, że tutaj moja skóra trochę bardziej się świeci niż tu. Czy można to krycie budować? Sprawdźmy, jak nie, to oczywiście nałożę sobie korektor i nie będzie problemu. Troszeczkę tak, ale jednak nie przykrył mi w pełni, więc to nie jest w 100% kryjący produkt. Bardzo, bardzo podoba mi się kolor, bo on jest dla mnie
No, idealne. Mamy efekt takiego delikatnego wygładzenia i powiem Wam, że to jest dosyć unikatowy podkład jak na takie moje pierwsze wrażenie, dlatego że on faktycznie jest bardziej matowy, ale nie czuję, żeby był ciężki, on jest mega leciutki. I wygląda, po prostu wygląda jak moja skóra, zmatowiona, ale jakby nie było w ogóle na niej podkładu. Naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Jest wyrównany koloryt i nawet słuchajcie, w okolicy ust on wygląda dobrze. No proszę, i też nie mogę wyjść z podziwu, jak dobrze jest dobrany ten kolor do mojej karnacji. A to naprawdę rzadko się spotyka, szczególnie właśnie w takich drogeryjnych podkładach, że jest tak, że no dobra, ujdzie, a tutaj nie jest, że ujdzie, to jest idealnie dobrany kolor, a zastanawiałam się, czy nie będzie za jasny, ale jak widać, nie jest. No powiem Wam, że ten podkład naprawdę bardzo ładnie wygląda i to, co jest ciekawe, to, że on wygląda już jakby sam z siebie się utrwalił i jakby już nie było potrzeby w ogóle używać pudru. Muszę tego spróbować w inny dzień, dlatego że mam tutaj dzisiaj do przetestowania puder, ale on w ogóle się nie klei i no po prostu czuję się, jakbym miała nałożony i podkład, i puder, a to wygląda naprawdę bardzo naturalnie. Lecimy z korektorem i to właśnie jest ta jedyna rzecz, która nie jest dostępna w Contigo, czyli Lovely Fresh and Juicy. Ostatnio go kupiłam, jeżeli nie oglądaliście mojego filmu Shop with Me po drogeria, gdzie chodzę i sobie oglądam nowości, to tam Was zapraszam. Normalnie on kosztuje 24 zł, ale widzę, że będzie na promocji od 16 lutego będzie po 13 zł, więc cena już no, zdecydowanie dużo lepsza. I to jest po prostu rozświetlający korektor do twarzy z ekstraktem ze świeżego ogórka o średnim kryciu z możliwością jego budowania. Ja mam oczywiście odcień najjaśniejszy, czyli jeden, są dostępne 4 odcienie. No i lecimy. Bardzo malutki aplikatorek. Odcień. Mógłby być... Faktycznie pachnie. Ale ładnie pachnie. Pachnie takim ogórkiem. Trochę bardziej kosmetycznym, ale ładnie. Mógłby być odrobinkę jaśniejszy. Nie jest już on tak mokry, jak mogłabym się tego spodziewać. I nie jest też tak rozświetlający, jak mogłabym się tego spodziewać po opisie. Ale krycie ma i to naprawdę ładne. Trochę jest mocno żółty, jak możecie też zobaczyć, ale myślę, że ogólnie nie wygląda to jakoś źle. No nie wiem, powiem Wam, że nie wiem skąd producent wziął to słowo. Zawsze muszę sprawdzić, bo zawsze mi się wydaje, że to jest jakiś paproszek, a ja tu mam piek taki dożywotni. Nie wiem skąd producent wziął słowo rozświetlający odnośnie tego korektora, bo dla mnie on jest wszystkim, ale na pewno nie korektorem rozświetlającym. Powiedziałabym, że on jest bardziej suchy niż sam podkład, który ma w nazwie matujący i no raczej nie będzie tej miłości. Nie jest on mokry, nie jest on rozświetlający i nawet z bliska widać takie delikatne... Nie wiem, jeżeli kiedyś używaliście takiego bardzo suchego korektora, to pewnie kojarzycie, że ten korektor wygląda na takie, jak takie krupeczki, że on się tak jakby zważył, zebrał, bo jest aż tak suchy. No to właśnie coś takiego już mam na tym drugim oku. Lecimy dalej. Teraz mamy wygładzający puder pod oczy z MOI. On kosztuje 25 zł. Świeże spojrzenie, to zasługa wygładzającego pudru pod oczy. Delikatne drobinki miki odbijają światło, rozpraszając uwagę od niedoskonałości pod oczami. Utrwala korektor i daje efekt soft focus. Ja go już miałam i ja go już używałam. Ale wydaje mi się, że był ok. Ale sprawdzimy teraz jeszcze raz, jak on mi się sprawdzi, więc nakładam sobie i czy w ogóle jest w stanie na przykład uratować ten korektor, który naprawdę nie wygląda dobrze pod oczami. I niestety ten puder nie uratował tego korektora, bo jak możecie zobaczyć, ta okolica pod oczami dalej wygląda sucho i nie wiem, czy to jest wina korektora, że jest aż tak słaby, bo bardzo rzadko się zdarza, żeby po tak krótkim czasie tak szybko korektor wszedł mi w zmarszczki, więc tutaj to jest jakiś ewenement. Ale też ten puder, no może i daje efekt wygładzenia, ale ja potrzebowałabym dużo więcej wygładzenia po tym korektorze niż normalnie, więc może dlatego nie jestem tutaj zachwycona. No, no widzicie? Ja tych zmarszczek na co dzień nie mam. I przy innych korektorach również. Mam nadzieję, że jest, no... no to są jakieś żarty. Wy widzicie to? I ja rozumiem, że moja skóra nie ma 20 lat, ale no, bez przesady. Strasznie jestem zawiedziona. No dobra, lecimy teraz do pudru. I tutaj mamy Rosy sypki puder do twarzy Diamond Veil. Od razu mi się kojarzy, czy może to być zamiennik tego pudru z
Hourglass. I tutaj mamy efekt rozświetlonej i optycznie wygładzonej skóry. Mamy tutaj jedwabistą i bardzo drobno zmieloną formułę. Idealnie ma utrwalić mój makijaż, pozostawiając satynowe wykończenie. Let's see! Brzmi bardzo dobrze, brzmi jak coś, co mogłoby mi się spodobać, no bo jak wiecie, ja tam jakoś super za matowymi pudrami no nie przepadam. Ale jeszcze nikt nie zdeplasował mojego... Zdeplasował? A tak się mówi. Tego pudru z Evelyn. Właśnie muszę kupić sobie kolejne opakowanie. Ja nie wierzę... Ej, bez kitu. Ja muszę na już kupić sobie ten puder i nie, dobra, jeszcze trochę mam, ale nigdy w życiu nie kupowałam drugi raz oprócz tego z Macy's pod oczy. Ale tak do twarzy? Too Faced kupiłam dwa razy. I Charlotte kupiłam dwa razy. No dobra, no ale... Naprawdę jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. No dobra, więc to nałożyłam puder. Nie widzę w ogóle tego takiego efektu rozświetlonej skóry, ale też nie widzę bardzo mocno zmatowionej. Troszeczkę taka pudrowatość na skórze jest, natomiast jakbym użyła mgiełki, czego nie robię w dni, kiedy robię testy, żeby nie zaburzać, to myślę, że to wyglądałoby dużo lepiej. Oczywiście w pozostałe dni sobie to zrobię i zobaczymy. Nie ma miłości od pierwszego użycia, ale... Nieźle. Szybko jeszcze poprawiłam sobie oczy, żeby aż tak się nie odznaczały. I lecimy teraz z bronzerami i z różami. I teraz słuchajcie, bronzer. One normalnie kosztują 70 zł, więc no nie jest to jakoś super mało. Ale teraz są na promocji, tu w zależności od tego, bo niektóre mają po prostu krótki termin, są po 10, po 15 zł, ale na takiej normalnej promocji są za 50. Jak zobaczyłam ten bronzer, to wiedziałam, że muszę go wziąć, bo zobaczcie, że on wygląda na bronzer chłodny. I on jest od New Moon Rock, więc wygląda to tak. Oczywiście są też cieplejsze wersje, więc sprawdźmy, już się nie mogę doczekać, bo naprawdę w drogerii brakuje chłodnych bronzerów i takich chłodniejszych niż ludzie myślą. Szczególnie jeżeli macie podobną karnację do mnie, to wiecie, o co mi chodzi, że wszystkie blondery po prostu są pomarańczowe. Teraz jak nałożyłam tak więcej, jednak widać, że jest taki jeszcze trochę ciepły, ale na pewno trzeba strzypywać, bo teraz nie strzypałam i zrobiłam sobie właśnie taką krechę, ale to zaraz wyrównam, bo chcę najpierw nałożyć tutaj. Uważam, że jak nałożę mało, to wygląda to ok, ale jak właśnie już troszeczkę więcej, to jednak jest trochę ciepły. Dobra, wiecie co, nie jest źle, ale czy jest rewelacyjnie? Jest ok. I w tej samej cenie są ich róże. Ja sobie wybrałam ten odcień Meteora. Nie, to jest koral. Odcień koral. I on, jak widzicie, no jest takim koralowym różem, więc tak samo aplikuję. Wydaje mi się, że też muszę strzepać, bo to będzie bardziej napigmentowany róż. Tak. Ale wiecie co, nie wiem, co jest takiego w tych produktach, ale tak nie do końca, nie jestem w stanie Wam powiedzieć co, ale tak po prostu nie do końca podoba mi się, jak te produkty leżą na twarzy. Wygląda to tak trochę brudno, tak jakbym się po prostu pomazała, nie patrząc co robię. A nałożyłam to tak, jak zawsze nakładam. Och, miałam takie nadzieje. Ale za to już wiem, że ten produkt, który Wam teraz pokażę, jest naprawdę świetny, bo jest to moja rozświetlacz sypki do twarzy i ciała. Ja mam go w odcieniu Pearl Glow i on normalnie kosztuje 32 zł i też tyle teraz kosztuje, bo to, słuchajcie, jest naprawdę intensywny produkt, ale naprawdę też bardzo dobrze wygląda na skórze. Ja lubię sobie właśnie nałożyć i tak dobrze wymieszać na pędzlu. Znowu mogłabym się przyczepić do koloru, ale to już wiecie, że ja jestem bardzo wybredna, jeżeli chodzi o kolory rozświetlaczy, bo on jest, żeby był po prostu dobry do mojej karnacji, musiałam wybrać ten, a on ma jednak taki jak widzicie, biały, trochę lekko srebrny, chociaż on też się tak mieni, że tutaj już bym powiedziała, że jest bardziej złoty, ale tu jest taki biały. Nałożyłam sobie konturówkę, to jest Charlotte Tilbury Iconic Nude i lecimy z produktami do ust. I mamy tutaj pomadkę płynną matową, ja w sobie wzięłam ją w dniu Lollipop. Ona normalnie kosztuje 50 zł, teraz jest na promocji za 35 zł i jest napisane, że to po prostu są zmysłowe usta bez efektu przesuszenia, co oczywiście sprawdzimy. Mają zastygać, być matowe i gładkie na długi czas. Z jednej strony chciałam powiedzieć, że to jest taka piankowa formuła, ale ona jest bardziej aksamitna. Ale kolor naprawdę bardzo mi się podoba. Chciałam nałożyć kolejną rzecz, taki przepiękny błyszczyk i chciałam zobaczyć, czy już zastygło.
I jak widzicie, jeszcze nie. Jeżeli chodzi o takie uczucie, to jest ona bardzo komfortowa, bardzo lekka. Nie ma tej takiej formuły, wiecie, że ona jest bardzo płynna i potem zastyga tak na kamień. Czegoś takiego kompletnie nie czuję, no i podoba mi się też to, jak ona wygląda na ustach. Ale jeżeli chodzi o błyszczyk, który zaraz użyję, to obczajcie ten kolor. On po prostu z bliska jest przepiękny. Nazywa się Watch Me. To jest po prostu błyszczyk do ust. Normalnie kosztuje 40 zł, teraz kosztuje 28, więc poczekam jeszcze chwilę i będziemy go nakładać. Nie powiedziałabym, że ta pomadka zastyga w 100%, ale nałóżmy już ten błyszczyk, bo jestem go bardzo ciekawa. I jest to moja taka ulubiona żelowo-olejowa formuła. Więc to bardzo mi się podoba. Więc słuchajcie, tak wygląda już skończony makijaż. To, co na pewno mi się na razie podoba, to podkład, produkty do ust i możliwe, że puder do twarzy i oczywiście też maskara pod kątem stricte pogrubienia, ale jak to się utrzyma przez cały dzień i czy będę zadowolona z tych produktów po całym tygodniu, to dowiecie się zaraz. 23:06, czas na podsumowanie. Tak wygląda mój makijaż po całym dniu. I na koniec dnia byłam jeszcze na spacerach ze wszystkimi trzema piesełkami i to był czas, kiedy ten makijaż trochę konkretnie się rozwalił. Do tego momentu on wygląda naprawdę dobrze. Jak możecie zobaczyć, mimo tego, że to jest podkład matujący, to delikatnie świeci się na czole i to właśnie się pojawiło dopiero po tych spacerach. Więc może zacznijmy najpierw od ust. Miałam na początku, jak widzieliście, ten błyszczyk i później go ściągnęłam, no bo jadłam i pomyślałam, że dobra, nałożę sobie tą pomadkę, no bo błyszczyk jest, no jest to logiczne, że on się nie utrzyma cały dzień. I tak ta pomadka wygląda po całym dniu, poprawiałam raz po jedzeniu. No i jak możecie zobaczyć, nie mam jej w kącikach i no te usta są tak konkretnie suche i już wiem, że jak tylko to zmyję, to zaraz te usta poskubię. To jest coś, nad czym nie panuję i wiem, że zaraz to się stanie. Więc bardzo ładny kolor. Kolor naprawdę jestem zadowolona. Bardzo też podoba mi się formuła, bo mimo tego, że też usta są suche, to cały czas ta pomadka była komfortowa na ustach i nie miałam, mimo tego, że powiedzmy, że tą skorupę mam, to dalej to jest bardzo miękkie. Może pod tym kątem, więc to mi się spodobało. No słuchajcie, no to jest pomadka matowa, która ma się trzymać cały dzień. No nie oczekujmy nie wiadomo czego. Błyszczyk bardzo podoba mi się, jak wygląda. Przejdźmy sobie teraz do maskary. Właśnie, bo ja nawet nie spojrzałam na maskarę. I słuchajcie, tu mam tylko jedną kropkę i tu mam jedną kropkę, więc stawiam, że to jakiś tam wypadek przy pracy, więc jest ładnie. I Ala nawet zwrócił dzisiaj uwagę, że mam bardzo ładne rzęsy. Więc podoba mi się, ale myślę, że łączyłabym ją po prostu z jeszcze jakąś dodatkową, która będzie wydłużać. Korektor. Wydaje mi się, że po całym dniu, no widać to, że on jest aż za żółty w porównaniu do pozostałej części mojego makijażu. I tak naprawdę jak on na początku dnia wszedł mi w zmarszczki, to powiedziałabym, że to już się później nie pogorszyło. Czyli na początku to wyglądało źle i już do końca dnia wyglądało źle, ale nie wyglądało gorzej. I też nie czuję, żeby ta okolica pod oczami była jakoś bardzo mocno przesuszona. Ona nie wygląda świetnie, ona nie wygląda świeżo, ale nie pogorszyło się to w ciągu dnia, więc jest to coś, na co warto zwrócić uwagę. Natomiast i tak dalej nie podoba mi się to po prostu, jak on wygląda na początku dnia. W związku z tym nie mogę też powiedzieć, co myślę o tym pudrze, dlatego że no muszę po prostu użyć tych produktów oddzielnie i na podsumowaniu dam Wam znać. Ale jeżeli chodzi o ten duet, to ogólnie, słuchajcie, podoba mi się, jak to wyglądało w ciągu całego dnia. Jedyne miejsce, gdzie mi się nie podoba, jak te dwa produkty wyglądają, to bruzdy, bo po prostu dosyć mocno one weszły i dosyć mocno się tam zebrały, ale jest to produkt mocniej kryjący, matujący, więc każdy produkt tak mi wejdzie i tak będzie wyglądał, więc nie mogę jakoś bardzo mocno się do tego przyczepić. A to, co mi się podoba, to to, jak wygląda on nad ustami i na brodzie. Dlatego, że bardzo często jest też tak, że właśnie jak mam takie cięższe podkłady, to one źle wyglądają nad ustami po całym dniu. A tu powiedziałabym, że wyglądają naprawdę bardzo dobrze. On też się utrzymał praktycznie na całej twarzy. Jak też możecie zobaczyć, tutaj też miałam słuchawki. No i dobra, tu jak miałam słuchawki, to chyba tutaj się jakoś tak bardzo nie utrzymało. Na nosie najbardziej mi zszedł, ale używałam chusteczki, więc mimo tego, że na chusteczce za dużo podkładu nie było, tak maciupinkę było, ale ogólnie, no słuchajcie, po 12 godzinach naprawdę to wygląda dobrze i on wszędzie ładnie właśnie leży. Na czole też wygląda bardzo ładnie, tutaj w tym miejscu też wygląda bardzo ładnie, więc tak jak na podkład po prostu matujący, naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona. Naprawdę. No i ten puder też będę testować, więc dam Wam znać. No i jeżeli chodzi o produkty do konturowania, bronzer jak najbardziej jest, róż jest, rozświetlacz jest,
Ale na przykład przy tym zestawie zwrócił uwagę na róż, powiedział, że bardzo ładny kolor mam na policzkach dzisiaj. Daje o tym znać, bo jak facet już zauważy, to też to o czymś świadczy. Więc no wszystko się ładnie utrzymało. Zobaczymy, jak będzie po tygodniu. Jestem bardzo ciekawa, jakie ostatecznie będę miała zdanie na temat tego podkładu i tego pudru. To są w sumie takie rzeczy, które najbardziej czekam, jak użyję ich po prostu osobno. No i mam bardzo duże nadzieje co do tej maskary. Ale po więcej zapraszam Was już za sekundę. Okej, wracamy z podsumowaniem. Wszystko przetestowane, jak zawsze podzieliłam na trzy kategorie. Pierwsza kategoria, kosmetyki, które mi się nie sprawdziły i tutaj chyba nie będzie zaskoczenia, bo to jest ten korektor. On jest po prostu słaby, jest suchy, jest lekko wysuszający, nie wygląda dobrze pod oczami i wchodzi dosyć konkretnie w zmarszczki. Nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby nazwać to Fresh and Juicy, ale no to kompletnie nie jest Fresh and Juicy, więc ten korektor bardzo mi się nie spodobał i on jest naprawdę bardzo żółty. Myślałam, że nie jest aż tak źle, ale później w ten sam dzień nagrałam chyba jeszcze dwa inne filmy i po prostu jedyne, co widziałam, to żółtą okolicę pod oczami. Więc ten najjaśniejszy odcień wcale nie jest taki fajny. I niestety, wiecie co, to jest z jednej strony taki nie jakiś super duży bubel, ale to są te produkty do brązowienia i do różowienia. One kosztują normalnie 80 zł, więc dosyć sporo. I ja nigdy nie miałam takiego problemu z, raczej nie kojarzę, z innymi produktami, bo po prostu te produkty wyglądają tak, jakbym je nierówno nałożyła na skórę. I odcienie nie są też na tyle wyjątkowe, żebym chciała Wam polecić te produkty. Uważam, że chociażby jeżeli chodzi o ten róż Altera Peachy, jeżeli chodzi o bronzer też w podobnej kolorystyce, to albo będą to bronzery Znam albo z Catrice, które po prostu są tańsze, więc te produkty, no trochę mnie, po prostu zawiodły mnie, bo liczyłam, że będzie to coś lepszego, a nie jest. Kategoria numer 2, czyli produkty, które są ok, nie są złe, ale też nie są jakoś super rewelacyjne i niestety to będzie ten błyszczyk. I teraz dlaczego? On po nałożeniu i po takim dłuższym czasie, kiedy szczególnie więcej się mówi, to tak bardzo nieładnie się zbiera tutaj, tworząc taką linię i on ma trochę za dużo pigmentu i trochę za dużo drobinek i jednak jest odrobinę za gęsty. Jeżeli szukacie właśnie takiego pięknego, rozświetlającego błyszczyka, to albo Kiko, Glam Shop we współpracy ze mną, błyszczyki z Eveline, które też niestety powiększają usta, one są dużo lżejsze, te wszystkie trzy błyszczyki, o których powiedziałam, one są dużo lżejsze i dużo tak lżej po prostu wyglądają na ustach. Ten jednak jest dla mnie troszeczkę zbyt gęsty i zbyt mocno napigmentowany. I druga rzecz to jest ta maskara. Ona się sprawdzi osobom, które mają już długie rzęsy i oczekują tylko pogrubienia i formuły, która nie będzie sklejać rzęs. I niestety nie wiem, o co chodzi. Jeżeli macie tą maskarę, to dajcie mi znać, czy Wasza maskara też jest aż tak sucha, bo to po prostu sprawia, że aplikacja jej nie jest aż tak komfortowa i przyjemna, bo ja muszę dosyć mocno wpracowywać ten tusz w rzęsy i muszę kilka razy wsadzać szczoteczkę do środka i wyjmować, żeby jednak tą maskarę wyciągnąć, więc na pewno nie kupiłabym jej ponownie. Czy ją zużyję? Myślę, że w połączeniu z innymi maskarami, tak jak dzisiaj, bo dzisiaj właśnie mam, najpierw nałożyłam tą maskarę, a potem L'Oreal Telescopic i tu mi się bardzo podoba, fajnie sprawdza, bo Telescopic fajnie wydłuża i też jeszcze trochę pogrubia, więc tu w tym duecie jak najbardziej, natomiast osobno trzeba mieć naprawdę bardzo ładnie długie rzęsy, żeby to wyglądało po prostu fajnie. I teraz ostatnia kategoria, czyli produkty, które bardzo mi się spodobały. No i oczywiście będzie to ten rozświetlacz z MOI. On jest naprawdę bardzo dobry. Jeżeli szukacie właśnie takich sypkich rozświetlaczy, to bardzo lubię. Czy uważam, że jest najlepszy na rynku? Nie, bo uważam, że Claire Blanc ma lepsze rozświetlacze sypkie, ale jak na drogerię, naprawdę bardzo dobra jakość. Tutaj mamy ten puder pod oczy i ja go sobie porównałam znowu z pudrem z Inglota. Na tą stronę nałożyłam Inglot, na tą stronę nałożyłam ten puder i po całym dniu one wyglądają podobnie, ale moja zostawia bardziej matowe wykończenie. Nie przysuszające, ale po prostu mniej rozświetlające, więc jeżeli szukacie czegoś takiego matującego, co ładnie wygładzi okolice pod oczami i ładnie utrzyma korektor, no to to będzie bardzo fajny produkt. I dalej w tej części mamy tą pomadkę. Dlaczego przede wszystkim za ten kolor? On jest po prostu tak piękny. Jeżeli chodzi o formułę, ona też jest dosyć unikatowa, bo z jednej strony powiedziałam, że ona jest taka piankowata, ale bardziej jednak taka welwetowa, bardzo lekka. W ogóle się nie klei i jest bardzo komfortowa na ustach i jeżeli dobrze nawilżę usta,
to po całym dniu ta skóra nie jest po prostu aż tak mocno przesuszona. Jasne, że trochę jest, no słuchajcie, nie ma pomadki matowej, która kompletnie nie będzie wysuszać ust. Po prostu takiej nie ma. One są matowe i one będą pod koniec dnia suche, ale nie mam tutaj aż takiej maksymalnej skorupy, jeżeli wcześniej je nawilżę. I podoba mi się. Czy bym chciała jeszcze jedną? Nie wiem, ale na pewno tej będę używać, bo odcień jest przepiękny i zawsze jak go miałam, miałam pytania, co to jest na ustach, więc myślę, że jak znajdziecie ją na promce, to warto. I na koniec sobie zostawiłam najlepszy produkt z tego filmu, zdecydowanie. Największe odkrycie i coś, co myślę, że znalazło się u mnie w top 5 podkładach. I mowa tutaj o tym podkładzie. To jest, słuchajcie, jakiś ewenement. Ja nie kojarzę żadnego innego podobnego produktu. Wiecie, jak się używa podkłady, to często można powiedzieć, a, że trochę podobny jest do tego, trochę podobny jest do tego. Nie wiem, z czym mogłabym go porównać. Dlatego, że on ma naturalne w stronę matowego wykończenia, delikatnie wygładza. Oj, zapomniałam jeszcze o jednym produkcie. Gdzie on jest? Wracając. On delikatnie wygładza i sam z siebie się utrwala. Czyli nie potrzebujecie już pudru, bo on w ogóle po aplikacji nie klei się i jasne, że nie utrzyma się aż tak ładnie jak w momencie, kiedy nałożymy jeszcze pudrę, żeby jeszcze bardziej go utrwalić, ale jeżeli nie używacie pudrów i nie lubicie takiego efektu klejącego się podkładu, no to to będzie coś dla Was. I też nie utrzymuje się idealnie 12 godzin, natomiast jeżeli użyjemy tej bazy z NYXa, to tej żółtej, albo jakiejkolwiek innej, którą macie, która faktycznie przedłuża trwałość makijażu, to jest zdecydowanie dłuższe. Jedyny minus, jaki widzę tutaj w tym podkładzie, to to, że trochę wchodzi w bruzdy i trochę na nich osiada, ale oprócz tego on naprawdę wygląda ładnie, nie waży się nad ustami, nie waży się na brodzie, na całej skórze, bo po prostu wygląda bardzo, bardzo naturalnie, a ma fajne krycie. Nie jest to mocne krycie, natomiast powiedziałam, że takie właśnie do średniego, no i wygląda przepięknie na skórze. Mam go dzisiaj, no i też uwielbiam go za to, że ten odcień tak ładnie jest dopasowany do mojej karnacji. Teraz wydaje mi się, że może jest troszeczkę bardziej żółty niż moja szyja, ale jak mam dekolt, to wtedy to dużo lepiej wygląda i naprawdę jest genialnie. Jak go znajdziecie na promce i szukacie właśnie takiego bardziej naturalnego, matującego podkładu, a nie coś jak upiększacza z Glam Shop, czyli taki mokry efekt, no to spróbujcie. Myślę, że cery tłuste też będą z niego zadowolone, jeżeli właśnie potrzebujecie czegoś bardziej matującego, ale nie chcecie ciężkiego podkładu, bo on jest mega leciutki i mega komfortowy na skórze. A ten puder Diamond Veil jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo jak widzieliście, w pierwszy dzień nie wiedziałam za bardzo, co o nim myśleć, ale im dłużej go używałam, tym bardziej mi się podobał. I w pewnym momencie wpadłam, kurczę, muszę porównać go do tego. Ja wiem, że to tylko nazwa, ale chcę go porównać. I słuchajcie, teraz Wam wrzucam porównanie. Po tej stronie mam właśnie ten puder z Rosie i po drugiej mam z Hourglass. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale na żywo tak. I od razu po aplikacji widać było, że Rosie bardziej wygładza. Wykończenie mają takie samo, tak samo wyglądają na skórze, ale właśnie z tym, że Rosie trochę bardziej wygładza. I myślę, dobra, no pewnie na początku, ale jak zmywałam makijaż, to ja dalej widziałam różnicę, że Rosie dawało mocniej wygładzające wykończenie i ta strona po prostu wyglądała tak delikatniej, tak po prostu na bardziej wygładzoną, lekko sfotoshopowaną, gdzie przy Hourglass tego nie było. Więc to zrobiło na mnie naprawdę bardzo duże wrażenie i jeżeli nie lubicie jakichś takich drobinkowych pudrów, ale też nie chcecie super matującego i super suchego pudru, no to sięgałabym po ten. Myślę, że to jest puder, który już na stałe wchodzi do mojej toaletki i będę go używała w dni, kiedy chcę bardziej po prostu matowy efekt. Jasne, że po całym dniu już ten mat trochę schodzi, ale naprawdę genialny produkt i gdybym miała powiedzieć, jakie jest moje top 3 tego filmu, to byłyby to te 3 produkty. No i to jest też już koniec. Mam nadzieję, że ten film Wam się przydał. Dajcie znać, czy coś z tego Was jakoś bardziej zainteresowało. No i oczywiście my widzimy się już w następnym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Pa!